Dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na październik 2022 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki, no i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was. A jeżeli to czytanie to kompletnie nie Wasza bajka, sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc, bądź jeśli chodzi o sprawy miłosne, Wenus. Kochani, zachęcam Was również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Znajdziecie tam również filmik a propos ważnych informacji o czytaniach miesięcznych i tygodniowych, więc jeżeli jesteście tu nowi, to bardzo, bardzo zalecam wręcz zapoznanie się z tym filmikiem. Tam wyjaśniam wszystko co, jak, po co, na co, dlaczego. Łapeczki w górę, jak najbardziej, moje drogie woniki, mile widziane. Pamiętajcie, że filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc gratulacje, woniki, jesteście znowu na podium, zajęliście trzecie miejsce, więc aby tak dalej, trzymam za Was kciuki, a Wy oczywiście wciskajcie łapeczki w górę. Jeśli macie ochotę, oczywiście zostawcie też komentarz, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zachęcam Was do subskrypcji. No i co, nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Wasze wyzwanie na miesiąc październik. Szóstka buław. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Gwiazda. Wow, Wasza energia. Co odchodzi do przeszłości? Królowa buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Trójka kielichów. Co macie w głowie, w sercu? Słońce, wow! Co przyniesie niedaleka przyszłość? Szóstka mieczy. Wasza energia? Głupiec. Energia z zewnątrz? Siódemka mieczy. Nadzieje bądź obawy? Paś mieczy i wynik bądź rada? As mieczy. Dużo mieczy w przyszłości widzę, ale to dobrze, bo to jest Wasza energia. Ósemka kielichów na spodzie. Wyciągamy ją. Elegancko. Śmierć mi wyskoczyła, nieźle. Coś się kończy, coś się zaczyna dla Was. Dobra, talia dopowiadająca jest i kochani, lecimy. Oj. Wyzwanie na miesiąc październik. Szóstka buław. Zwyciężyć? Ale bardziej bym powiedziała, cieszyć się z jakiegoś zwycięstwa, kochani. Coś uda Wam się zrealizować. Coś uda Wam się zrealizować, albo coś już udało Wam się zrealizować. Ogólnie, kochani, mam wrażenie, że jesteście trochę w takim świetle reflektorów teraz. Wygląda mi bardziej na sprawy zawodowe, ale oczywiście zaraz będziemy sobie dopowiadać. Coś, kochani, udało Wam się zrealizować. Jesteście w świetle reflektorów, jesteście rozrywani. Jeśli prowadzicie swoją własną firmę, nagle posypią Wam się klienci, zlecenia. Będziecie ogólnie cały czas rozchwytywani. I z tym będziecie musieli sobie poradzić, no bo jednak to jest wymagające stanowisko, no i będzie wymagać od Was pewnych zachowań, predyspozycji, silnej, że tak powiem, takiej woli, ale też dużej pewności siebie, tak? No i asertywności, jakby nie patrzeć. Więc zaraz sobie dopowiemy, o co chodzi dokładnie z tą szóstką buław. No i to, co będzie Was wspierać, kochani, zdecydowanie wspierać, Wasza energia, energia gwiazdy, czyli spełnione marzenia, też bycie gwiazdą w swoim życiu, naprawa czegoś, uleczenie czegoś, piękna energia, takiej łagodności, takiego sukcesu i takiego spełnienia, spełnionych nadziei. Zobaczmy najpierw tą szóstkę buław. Okej. Okay. Paść kielichów, diabeł. A tu, żeby Was nie kusiło. Okej, okay, dobra. Eremita. No właśnie, kochani. Cesarz na spodzie. Tutaj musicie trzymać łeb na karku, od razu Wam mówię, bo ewidentnie idą do Was właśnie jakieś sukcesy i jesteście w takiej energii sukcesu ogólnie w październiku, więc wszystko będzie się toczyć naprawdę bardzo dobrze wokół Was. Dużo zwycięstwa, dużo sukcesów, dużo właśnie tego takiego rozpoznania przez innych, ale wraz z tymi sukcesami przyjdą też i negatywne energie. I tego musicie, na to musicie po prostu uważać, kochani. Te negatywne energie mogą przyjść z zewnątrz, bo ja tu ewidentnie widzę tą siódemkę mieczy, zaraz sobie oczywiście do tego dojdziemy, ale te energie negatywne mogą przyjść z zewnątrz, mogą być ludzie, którzy będą zazdrośni, którzy będą chcieli Was wykorzystać, którzy będą chcieli właśnie coś ugrać od Was, którzy będą chcieli Was oszukać w jakiś sposób, ale kochani, to też może być Wasza prywatna energia.
mówiąca o tym, że wiecie, chcę jeszcze, jeszcze, jeszcze pieniądze, pieniądze i tak dalej, sława, wiecie o co chodzi. Także tutaj to wasze ego może po prostu się nadmiernie odezwać właśnie po tej serii, że tak powiem, sukcesów. Więc kochani, ważne jest, kochani, żebyście zachowali właśnie taką otwarte serce, o, otwarte serce na wszystko, co do was nadchodzi, ale jednocześnie rozwagę i taką stanowczość i nie spaczali ze swojej ścieżki, z obranej ścieżki, bo mówię, pojawią się jakieś osoby z zewnątrz, które będą chciały właśnie trochę zboczyć was z tej trasy, albo mówię, wasze ego może być takie wybujałe w tym nadchodzącym miesiącu i tutaj też nie możecie tracić kontaktu z duszą. Ważne jest, żebyście mieli jakiś plan, strategię, żebyście kierowali się właśnie rozsądkiem. Jeżeli pewne rzeczy trzeba zamknąć, trzeba zakończyć w waszym życiu, to też tego się nie obawiajcie, bo wraz z tymi zakończeniami przyjdą do was właśnie nowe początki. Mam wrażenie, że dla części z was być może właśnie jakieś znajomości trzeba będzie zamknąć, które nie będą, które są właśnie w jakiś sposób toksyczne albo niekorzystne dla was. Ale oczywiście zaraz sobie też to dopowiemy. Zobaczmy teraz tą gwiazdę. A, trójka mieczy jeszcze wypadła. Cześć, Iluś. Arcykapłanka. Wisielec. Dobra, już chyba rozumiem. I dwójka kielichów. Dziesiątka była. Chodź, Silusia. Ale chodź tu na kanapkę. Chodź tu. Nie na kolanka, teraz tylko chodź tu. Siedź. No siedź, ciocia. Powiem wam tak, właśnie tutaj mam wrażenie, że też chodzi o jakieś partnerstwa, o jakieś związki, o jakieś relacje. Dla części z was, kochani, może chodzi, że ten sukces właśnie jest w jakimś związku, jakiejś relacji. Może poznaliście kogoś, może jakiś związek pięknie się rozwija, właśnie spełniacie jakieś swoje marzenia. Tylko, kochani, mam wrażenie, że tutaj po prostu ważne jest, żebyście zachowali pewne sprawy swoje w tajemnicy. Pewne jakieś sukcesy, pewne może plany na przyszłość, pewne jakieś zwycięstwa. No właśnie, bo jakiś etap u was się kończy, jakiś trudny etap się dla was kończy, nadchodzi czas takiego spełnienia marzeń. I właśnie te dwie karty mówią, że właśnie tak jakby zatrzymajcie się, albo spójrzcie na sprawę z innej perspektywy. Zachowajcie coś dla siebie, zanim komuś coś powiecie. Ale jeśli nie chodzi o sprawy miłosne, bo nie sądzę, że tutaj aż tak typowo chodzi o sprawy miłosne. Bardziej właśnie chodzi o sprawy takie rozwojowe, sukcesowe. Właśnie ta historia typowo mówi, zamknij buźkę, spójrz na tą osobę z innej perspektywy, zanim szepniesz jej coś na ucho. Bo może być nieprzyjemnie, tak? Także dla mnie jest to informacja, zanim podzielicie się jakimiś swoimi sukcesami, informacjami z innymi, bądź planami na przyszłość, ważne jest dla was, żebyście przystanęli, posłuchali swojej intuicji, czy możecie zaufać tej osobie, czy też nie. Bo, no kochani, kręci się koło was ktoś, kto jest o was albo zazdrosny, albo chce wam jakoś pokrzyżować plany. I ja wam to mówię, więc bądźcie ostrożni. Niektóre kontakty lepiej po prostu ograniczyć u was, żeby sięgnąć po jakieś właśnie spełnienie. Coś tak czuję, że... No właśnie, ósemka kielichów, no. No właśnie, i tu jest jeszcze ta ósemka kielichów. Właśnie, kochani, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Tak coś czuję. No dobra, dobra, lecimy dalej. Co odchodzi do przyszłości? Królowa buław. Wiecie co, mam wrażenie, że właśnie to jest to, że taka wasza odwaga doprowadziła was do tego sukcesu, w którym obecnie jesteście. Wasze sięganie po więcej, wasza manifestacja, wasza śmiałość, że tak powiem, sięgania po to, co należy się wam. To jest to, co doprowadziło was do tego punktu, w którym jesteście obecnie. A ten punkt wygląda tak. Trójka kielichów, czyli świętowanie, radość, zwycięstwo, oblewanie jakiegoś sukcesu, osiągnięcie jakiegoś celu, cieszenie się z tego zwycięstwa, tak? Czyli jest radość, ale trójka kielichów to też jest karta właśnie przyjaciół, waszego obrębu znajomych, bliskich. Także jesteście teraz w takiej energii, że chcecie w całym światu powiedzieć, jacy jesteście szczęśliwi, jaki tam sukces osiągnęliście, jak w ogóle jest fajnie, jak jest radośnie, jak jest cudownie. Zobaczmy tą trójkę kielichów. Sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość wyleciała chyba odwrócona. Ale dobra, będę to miała na uwadze. Rycerz monet. I królowa buław. No właśnie, kochani. Kochankowie, dziewiątka mieczy. Rycerz miecze.
No właśnie, z jednej strony, kochani, widzę właśnie to znowu królowy buław, czyli wasza odwaga i systematyczność, wasz wkład w pracę, w swój sukces przyniósł wam dużą sprawiedliwość, podpisanie nowych umów, jakieś takie zalegalizowanie czegoś, jakąś sprawiedliwość karmiczną. Ale właśnie, ta sprawiedliwość na początku wypadła troszeczkę odwrócona, jakby nie troszeczkę, tylko wypadła odwrócona. Ja ją później wzięłam normalnie. I właśnie, kochani, to jest dla mnie to, że uważajcie, z kim się dzielicie właśnie swoją radością, bo dziewiątka mieczy, macie wokół siebie kogoś zazdrosnego, kochani, i ja to czuję całym sercem, że macie wokół siebie kogoś zazdrosnego, kto może z pozoru tylko być waszym przyjacielem i cieszyć się z waszego szczęścia, więc bądźcie ostrożni, bądźcie właśnie ostrożni, Cieszcie się właśnie ze swojego szczęścia, ze swojej radości, ale z osobami, którym naprawdę możecie ufać. Tak bym powiedziała. Dobra, co w waszym sercu, w waszej głowie? Słońce, no właśnie zwycięstwo, sukces, klarowność. Dokładnie wiecie, w którą stronę chcecie iść. Dokładnie wiecie, co chcecie osiągnąć. Tak jak mówię, to jest szczęście, to jest radość. Kochani, rozpromienia was poczucie szczęścia od środka. Czujecie tą satysfakcję, czujecie to wewnętrzne takie ciepło. Pomysły, idee szerzą się w was, tak? Kochani, jesteście gotowi na eksplorowanie dalej całego układu słonecznego, że tak powiem. Także wszystko faktycznie układa się fantastycznie dla was. Zobaczmy to słońce. Wieża, piątka mieczy i słońce. Dokładnie, kochani, ósemka mieczy. Wiecie co, mam wrażenie, że ten sukces przyszedł do was tak nagle. Okej, walczyliście tutaj o swoje, ale kochani, trochę widzę, że było też jakichś strachów, jakichś lęków, czy uda wam się osiągnąć to, czego pragniecie, czy nie. Mam wrażenie, że właśnie ten sukces, mówię, przyszedł nagle i automatycznie rozwiał te wszystkie lęki. Dla części z was, kochani, pojawiła się szansa na jakąś nową współpracę. Trójka pentakli, as buław, czyli otwierają się przed wami jakieś nowe możliwości. I część z was zastanawia się, czy warto dalej eksplorować ten talent, czy dalej warto inwestować, czy zostać właśnie przy tym, przy czym jesteście obecnie, tak? Może część z was dostała propozycję z całkiem innej beczki, z całkiem innej, że tak powiem, w całkiem innej ścieżce, że tak powiem, zawodowej. I zastanawiacie się, czy warto tutaj coś zmienić, czy nie. Ale kochani, no widzę, że jesteście optymistycznie nastawieni do tego, zdecydowanie tego nowego początku i do tej nowej współpracy. Tylko pamiętajcie tutaj o równowadze, bo ja widzę, że tutaj stresujecie się, czy ta współpraca ewentualnie wypali, czy nie będzie tutaj jakichś problemów. Kochani, zachowajcie tutaj równowagę. Pamiętajcie, żeby nie dawać więcej od siebie niż powiedzmy ta druga osoba, tak? Trzymajcie swoje granice, zachowajcie asertywność, wiedzcie, kiedy powiedzieć nie, a kiedy tak. Szanujcie też swój czas, tak bym powiedziała. No i kochani, co przynosi niedaleka przyszłość? Niedaleka przyszłość przynosi szóstkę mieczy. Szóstka mieczy przynosi ruch do przodu, spokojną głowę, spokojne myśli. Także mam wrażenie, że pozbywacie się wszelkich obaw, wszelkich lęków, wszelkich jakichś takich niedomówień. Dla części z was może się szykować jakaś podróż, przeprowadzka, jakiś ważny wyjazd. Ale sprawy zdecydowanie pięknie idą dalej do przodu. Płyniecie na spokojne wody, płyniecie w kierunku sukcesu. No ogólnie wszystko układa się po waszej myśli. Tak to właśnie widzę, że wszystko układa się naprawdę po waszej myśli. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Arcykapłan, cieszycie się zaufaniem innych, szacunkiem. Dziesiątka mieczy. Co najgorsze jest tutaj też za wami, z tego co widzę. No i paść monet. I znowu ta szóstka monet. Bardzo dobrze. Trójka pentakli. Okej, kochani. No ewidentnie jesteście tutaj autorytetem w dziedzinie, w którą się zajmujecie. Autorytetem w swojej pracy, autorytetem w swoim miejscu ogólnie pracy, tak? Względem też innych pracowników i względem ogólnie, jeśli chodzi o swoją branżę, tak? Jesteście autorytetem, jesteście na pierwszym miejscu, dużo osób też zasięga u was rady, prosi was o pomoc, o wsparcie, o jakieś ukierunkowanie, tak? Także stajecie się po części taką inspiracją, że tak powiem, dla innych. Arcykapłan to też jest awans, to też jest podwyżka, to też jest właśnie wejście na wyższy szczebel, to jest rozwój przede wszystkim, kochani. I ewidentnie wy się tutaj tak rozwijacie przepięknie. Dziesiątka mieczy, mam wrażenie, że tutaj właśnie co najgorsze jest już za wami i wy to czujecie. Otwierają się coraz to kolejne nowe możliwości dla was. No można powiedzieć, że otworzyliście taką sakiewkę, kurde, z monetami, które, wiecie, non-topper wyskakują, tak? I
i coraz więcej zapełniają wasze kieszenie. Więc kochani, naprawdę dla was taki szczęśliwy czas, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o biznes nadszedł, gdzie pojawiać się będą coraz to nowe okoliczności, coraz to nowe propozycje, coraz to nowi klienci, którzy właśnie będą chcieli włożyć pieniążki właśnie w to, co wy robicie, będą chcieli inwestować właśnie w waszą firmę, waszą działalność. No i kochani, no finansowo wygląda to naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pamiętajcie też, żeby szukać nowych rozwiązań, kochani, bo mamy tutaj tą ósemkę mieczy. Mam wrażenie, że dla części z was przez właśnie w jakimś tam momencie, w październiku, może być też taka sytuacja, że poczujecie się trochę przytłoczeni tym wszystkim. Że nie wiem, może utkniecie w jakimś takim punkcie martwym, na przykład, nie wiem, zabraknie wam jakiegoś czasu, środków, nie będziecie wiedzieli, jak wyjść z jakiejś sytuacji. Kochani, tutaj przy tej trójce monet i właśnie Asie Buław, szukajcie nowych rozwiązań, ale też szukajcie wsparcia u innych osób, którym możecie ufać, tak? Którzy budują z wami solidny fundament, tak? Którzy wkładają swoją energię też właśnie w tą waszą pracę. No i właśnie, wasza energia, kochani, no głupiec, no otwarci na nowe, gotowi na ryzyko, wskakujecie w kolejne to nowe przedsięwzięcie, w kolejne nowe zadania, jesteście pełni właśnie tego wigoru, otwartości, odwagi. Kochani, tylko pamiętajcie, żeby też mieć łeb na karku, żeby nie zachowywać się w głupi sposób. Także tutaj ta inteligencja, ta mądrość też wam się przyda. Ale biorąc pod uwagę właśnie tego arcykapłana, który jest wyżej, raczej nie posądzałabym was o głupotę, moje drogie wodniki. Co jak co, ale nie was. Dobra, zobaczmy tego głupca. O, okej. Okay. A, i mamy siódemkę. Patrzcie, no siódemka mieczy, trójka kielichów, jak nic. Wiecie co, kochani? Kochani, wy musicie uważać, bo w waszym otoczeniu jest ewidentnie, w waszym otoczeniu znajomych jest ktoś, kto wam nie służy. I na to musicie uważać. Ktoś, kto wam zazdrości waszych sukcesów i to, jak z jaką prędkością się rozwijacie. Ktoś, kto zazdrości wam właśnie tych sukcesów i to, w jaki sposób pokonujecie trudności. I wy musicie zachować zdrowy rozsądek. No właśnie, ktoś z konkurencji, kochani. Piątka była w ktoś z konkurencji. Ale no właśnie, jesteście gwiazdą, wy jesteście gwiazdą, a ta osoba w jakiś sposób wam zazdrości. Więc działajcie rozsądnie i pamiętajcie, komu ufacie tylko. No bardzo was proszę, tak? Bądźcie ostrożni, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które wiecznie o coś dopytują, wiecznie wszystko chcą wiedzieć, a same niekoniecznie coś mówią, same skrywają pewne rzeczy, tak? Tutaj właśnie ta siódemka mieczy też mówi o waszej ostrożności. Zachowajcie spokój, ale też zachowajcie taki spryt w działaniu, tak? Zachowujcie pewne tajemnice też dla siebie, szczególnie mówię przed znajomymi, przed przyjaciółmi, kochani. Działajcie zgodnie z sobą, ale tak jak mówię, no nie mówcie za dużo o swoich nowych planach szczególnie. Nie mówcie za dużo o nowych planach, zachowajcie pewne rzeczy dla siebie, naprawdę. Dobra, przechodzę do tej siódemki mieczy, bo ona mnie tutaj najbardziej interesuje. Kto to jest, co to jest i w ogóle o co chodzi. Trójka buław. Trochę za dużo. A no już patrzę. Rajuś. Zostaw ją. Wiecie co, dla części z was jest to ktoś, kogo odcięliście ze swojego życia, albo kogo należy odciąć ze swojego życia. No, ktoś, kto pragnie właśnie takiego waszego sukcesu, albo ma podobną działalność jak wy. Sąd ostateczny. Wiecie co, mam wrażenie, że dla części z was jest to ktoś, kogo odrzuciliście w przeszłości, jeśli chodzi o współpracę, albo od kogo gdzieś tam się trochę odcięliście. I teraz ta osoba widzi, w jaki sposób wy zaczynacie nowy początek i
No i właśnie mówię, i tu jest zazdrość, ale dla części z Was bądźcie ostrożni, bo to może być nowa osoba do współpracy, z którą zaczynacie teraz współpracować, która Wam coś tutaj proponuje, która Wam, nie wiem, chce właśnie zainwestować pieniądze właśnie w jakiś Wasz projekt bądź Waszą firmę. To może być nowa osoba, która gdzieś tam się pojawi w Waszej okolicy, żeby właśnie zacząć współpracę z Wami, żeby niby zainwestować w Wasz projekt. Na tą osobę bądźcie ostrożni, uważajcie, tak? To jest, mam wrażenie, że to jest osoba, która z oddali gdzieś tam przyglądała się Wam. Przyglądała się Wam, jak właśnie rodzi się Wasz sukces, jak się rozwijacie. No i właśnie tutaj ma jakiś swój ukryty plan. Także Wy też miejcie głowę na karku, kochani. I mówię, bądźcie ostrożni, z kim wchodzicie właśnie w jakieś relacje. Ja muszę sobie jeszcze dołożyć jedną kartę do tej osoby. Może być to jakiś skorpion, może inny wodnik, może baran. Ta osoba może mieć jakieś problemy finansowe albo czuje się w jakiś sposób odtrącona przez Was. Piątka była, no tak jak wcześniej wspomniałam, to może być ktoś z konkurencji albo kto pragnie osiągnąć taki sam sukces jak Wy, moi drodzy. Siódemka pentakli. Dla części z Was jest to ktoś, kogo już znacie dłuższy czas. Mag, uważajcie na słowa tej osoby. No, szóstka kielichów. To może być osoba, którą już znacie dłuższy czas, moi drodzy. To może być osoba, którą już znacie dłuższy czas. Może jakiś taki przyjaciel, znajomy, ktoś taki. Może jakaś waga, może wodnik. Może byk. Może strzelec, kochani. Ciężko mi powiedzieć. Też o znakach zodiaku nie będę mówić, ale... Mam wrażenie, że ta osoba też jest trochę w takiej mentalności ofiary. Wiecznie narzeka, wiecznie coś nie idzie po jej myśli, wiecznie właśnie szuka dziury w całym, ale też z drugiej strony jest taka bardzo zadziorna, że zawsze musi jej wyjść na wierzch. Więc jeżeli macie takiego przyjaciela, w cudzysłowie, znajomego, kogokolwiek, to bądźcie ostrożni, żeby ta osoba po prostu nie wbiła Wam jakiegoś miecza w plecy. Żeby Was nie wykiwała na pieniądze, żeby Was nie oszukała. Mówię szczególnie, jeśli właśnie teraz nagle, jak odnosicie sukcesy, zechce wejść z Wami jakąś współpracę, coś z Wami, nie wiem, coś zainwestować w Was i tak dalej. Uważajcie, tak? Bo tutaj tego maga ja nie widzę w taki dobry sposób. Wyjątkowo tego maga nie widzę w dobry sposób. Jakby ta osoba chciała coś ukryć. Ukrywała się pod tym kapturem, tak? No. Tak, mam wrażenie, że to jest dla części z Was ktoś, kogo już naprawdę znacie dłuższy czas. I z kim może tutaj się rozpocząć właśnie jakaś współpraca. Bądźcie ostrożni, kochani, dobra? Bo coś mi nie pasuje ta osoba. Nie pasuje, no właśnie. No właśnie, wiecie co, tak teraz spojrzałam, właśnie ósemka kielichów, królowa kielichów, także to może być też ktoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, ale ta osoba ma jakiś ukryty żal do Was i to jest energia tej osoby, to znaczy królowa kielichów to jest, po części też może być Wasza energia, że Wy bardzo tak ufacie innym, jesteście tacy empatyczni, że zawsze postrzegacie ludzi w najlepszych barwach, no Wy wodniki ogólnie takie jesteście, ale to może być kwestia właśnie tej osoby, która ma ukryty jakiś żal do Was z przeszłości, taki niewyrażony, no i ósemka kielichów mówi o tym, że warto by było jednak odizolować się od tej osoby, odsunąć w jakiś sposób, tak? Nie ufać jej. No to jest ostrzeżenie, kochani, bo naprawdę ogólnie oprócz tej osoby ja nie widzę u Was żadnych jakichś takich trosk, żadnych jakichś większych problemów. Finansowo bardzo dobrze, wszystko naprawdę będzie się układać po Waszej myśli. Tylko mówię, ten jeden pseudoprzyjaciel jest do odstrzału albo jest taki do, no mówię, ograniczenia kontaktów z nim, z nią, tak? No, żeby trzymać ją, że tak powiem, gdzieś tam na celowniku tą osobę. Bądźcie ostrożni. No i właśnie, paśmiecze. Nadzieje bądź obawy. Kochani, macie nadzieję, mam wrażenie, że poznacie prawdę w tej sytuacji. Macie nadzieję, że właśnie nic nie jest w stanie Was oszukać, że wszystko pójdzie właśnie gładko, że dowiecie się czego, wszystkich informacji, które są tutaj wymagane w tym momencie, tak? No i kochani, tak też będzie, bo mamy asa mieczy jako wynik końcowy. Jako rada as mieczy mówi o zwycięstwie, tak? Kieruj się zwycięstwem, kieruj się prawdą, prawda jest tutaj najważniejsza, kieruj się szczerością. Niech kierują Tobą nowe pomysły, wykorzystuj nowe pomysły. Ale jako wynik właśnie mówi o nowym początku, mówi, że prawda zwycięży, mówi o sukcesie, mówi o otwarciu się na nową podróż, tak? Miecz prawdy mówi też o odcięciu od tego, co już nie służy, odcięciu właśnie być może od ludzi, którzy są toksyczni. Prawda zwycięża, no tak bym chciała powiedzieć, prawda zwycięża, kochani. Zobaczmy tego asa mieczy. I to Wy zwyciężycie i to Was czeka tutaj ten sukces, kochani.
To wy będziecie fruwać wysoko jak te orły tutaj nad chmurami. To jest wasz trygon. Dokładnie, dziewiątka monet, kochani. Oj, 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 oj. Czekajcie, coś spadło. No i mamy tą czwórkę mieczy, czyli jest jakaś izolacja od kogoś. Ale też, no... Dokładnie. Powiem wam tak, moi drodzy, mam wrażenie, że tutaj uwalniacie się z jakichś blokad i z faktu, że czegoś nie dostrzegaliście. I mam wrażenie, że właśnie chodzi o tą osobę. Że nie dostrzegaliście czegoś a propos właśnie jakiejś osoby w waszym życiu, którą po części może obdarzyliście jakimś uczuciem czy zaufaniem. I czwórka mieczy świadczy o tym, że będziecie potrzebowali się odizolować od tej osoby. Jakaś prawda wyjdzie na jaw, jakaś prawda wyjdzie na jaw o tej osobie i będziecie potrzebowali właśnie tutaj odizolować się od tej osoby, wprowadzić jakieś granice, żeby zachować właśnie jakąś niezależność, żeby zachować swój sukces, żeby dalej odkrywać kolejne horyzonty, tak? Stawiacie na miłość do siebie, na akceptację siebie, na miłość do samego siebie. Tutaj, kochani, też stawiacie właśnie na jakieś granice i podejmujecie decyzję, że najlepiej właśnie zrobić coś właśnie tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojego sukcesu. Więc... No właśnie, odchodzicie od jakichś takich właśnie blokad, jakichś niepewności. Mam wrażenie, że część z Was też przejrzy na oczy a propos temu, w kogo może inwestować, a w kogo nie. Komu warto ufać, a komu nie, tak? Taki mówię, ten miecz prawdy zalśni przed Waszymi oczami i wskaże Wam właściwy kierunek, tak? W kogo inwestować, w kogo nie. Ponieważ ta dziewiątka monet też jest dla mnie właśnie taką kartą w tradycyjnym tym Rider-Waite, czy jaką tam się nazywa ta talia, no to właśnie dziewiątka monet jest właśnie pokazana w ten sposób, że właśnie pięć monet jest po jednej stronie, cztery monety po drugiej. I te pięć monet trzymamy dla siebie, a cztery monety jesteśmy w stanie oddać komuś, tak? Jeśli ktoś dołoży nam tą jedną monetę. Więc wy dokładnie wiecie, w kogo inwestować, w kogo nie, w co inwestować, w co nie, tak? Jesteście rozważni, stawiacie na siebie, na swój intelekt, na swoje pomysły i nie pozwolicie, żeby ktokolwiek zachwiał wam tą równowagę, tak? Inwestujecie tylko w te osoby, które są wart inwestycji. A jeżeli ktoś nie jest wart inwestycji, to wy widzicie tą prawdę, widzicie prawdę o tej osobie i blokujecie tą osobę w swoim życiu. Mówicie jej nie, mówicie jej papa, mówicie, że nie, poradzicie sobie sami. I to powoduje właśnie, że kolejne pomysły rozkwitają. Wy czujecie się niczym król dżungli, kochani, pojawiają, mówię się, nowe pomysły, nowe szanse. Też w sprawach takich sercowych widzę tutaj bardzo piękną równowagę. Także jeżeli, kochani, jesteście singlami, tutaj pojawi się szansa na poznanie właśnie idealnego partnera, partnerki, być może właśnie poprzez zawodowe aspekty. A jeżeli już jesteście w stałych związkach, to widzę, że ta miłość pięknie rozkwita dla Was. Randki, spotkania, dokładnie, kochani, bardzo fajna energia. Mam ochotę Wam dołożyć jeszcze jedną kartę, no właśnie, umiarkowanie, siódemka monet, spokój, cierpliwość, spokojna inwestycja w przyszłość i tak jak mówię, tutaj Wasi aniołowie też Was prowadzą, czuwają nad Wami, tak jakby też zwracajcie uwagi na wszelkie znaki od Wszechświata, które mogą Was ostrzegać ewentualnie przed fałszywymi przyjaciółmi albo przed potencjalnym jakimś takim zagrożeniem, a jednocześnie będą Was kierować we właściwym kierunku, tak? Więc kochani, też słuchajcie głosu swojej duszy, głosu Wszechświata, dokładnie, świat stoi przed Wami otworem, kochani. Pięknie. No nieźle. Ciekawe macie to czytanie, moje drogie wodniki. Bardzo specyficzne. Dobra, zobaczmy jeszcze talię. Wyroczni. Wisdom of the Oracle. I wybierzmy dla Was jeszcze ostateczną kartę, moje drogie wodniki. Kochani, tak teraz tak patrzę na te karty tutaj i tak mi się wyświetliły wcześniej właśnie ten król, królowa monet. Jeżeli w ostatnim czasie też mocno skupiliście się na sprawach zawodowych, to bardzo Was proszę, też znajdźcie trochę przestrzeni, żeby właśnie skupić się na miłości, na związkach i poświęcić trochę czasu partnerowi, tak? Bo może właśnie jakieś tutaj też relacje wymagają jakiejś naprawy, właśnie przyjrzenia się temu, tak? To też zwróćcie na to uwagę. Unfinished Symphony, niezakończona symfonia, 10, chaos i konflikt na spodzie, oczyszczacie się z czegoś, mam wrażenie, że właśnie wasze otoczenie zostanie oczyszczone właśnie z tego, co jest nieprawdą, oczyścicie się z jakiejś iluzji, widzicie?
Mam wrażenie, że ktoś pokaże Wam swoją prawdziwą skórę, swoje prawdziwe oblicze, kochani. Z tą zebrą, która udaje żyrafę, tak? No i jest jakaś niezakończona symfonia. 10. Jakiś cykl się dla Was skończy, otwiera się nowy. 16. Już odczytam. Niedokończone sprawy, nieukończone lekcje, brak klarowności, potrzeba naniesienia poprawek. Jest to czas, by dopiąć wszystko na ostatni guzik, ponieważ jesteś blisko ukończenia pewnego cyklu, projektu, mistrzostwa, lekcji lub umiejętności. Zanim zrobisz krok naprzód, ważne jest, żebyś pogodził się z tym, gdzie jesteś teraz. Ćwicz akceptację, przejmij kontrolę, żeby osiągnąć emocjonalne i psychiczne zakończenie oraz żeby odnaleźć odpowiedzi, których szukasz. Nie możesz iść przed siebie, jeśli nie zakończyłeś poprzednich spraw. Przeanalizuj swoją przeszłość tak, aby symfonia mogła w końcu się zakończyć. Przeczytam Wam jeszcze na pracę, bo to może być dla Was. Upewnij się, że zakończyłeś projekt, zanim zaczniesz nowy. Być może stworzyłeś coś szczególnego, co pozwoli rozwinąć Twoje poczucie obfitości i przyniesie korzyści finansowe. Jednakże, jeśli nie przejrzysz na oczy, nic nie będzie trzymać się kupy i tylko zrobi się dodatkowy bałagan. Jest to czas, żeby porządnie przyłożyć się do pracy i dokończyć nagromadzone zaległości. Płać rachunki, podpisz dokumenty, wypełnij obowiązki zawodowe i domowe. Zakończ prace artystyczne. Dopnij wszystko na ostatni guzik, żebyś miał pewność, że jesteś na właściwej drodze oraz czuł się wypoczęty i podekscytowany a propos przyszłości. Ale mam wrażenie, kochani, wiecie co, że to jest też pewnego rodzaju informacja właśnie dla tej osoby. Ja Wam wcześniej wspomniałam, że ta osoba ma jakiś żal do Was z przeszłości. Może tutaj właśnie jakaś symfonia się w końcu ukończy też z tą osobą. Tak coś czuję. No dobra, wodniki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego miesiąca. Tak jak mówię, bądźcie tylko ostrożni, a resztą zajmie się wszechświat, bo tutaj naprawdę same sukcesy, zwycięstwa, prawda. Bardzo owocny miesiąc dla Was, kochani, się zapowiada. Naprawdę bardzo owocny miesiąc. Tylko mówię, czasami buzię na kłódkę i uważajcie, komu ufacie i komu mówicie pewne rzeczy. Tak jest. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Powodzenia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.